pięciu zawodników nam pozostało. Dziesiąty po pierwszej serii Kenneth Gagnes, reprezentant Norwegii. Pierwsza odległość 220,5 metra. To był jego rekord życiowy. Teraz bliżej. Niespełna 210 metrów, myślę, uzyskuje Norweg. Tak, 207 metrów, a więc 13,5 metra bliżej, mimo że startował z dłuższego najazdu na próg z 11 belki, że na progu miał prędkość 1,5 km na godzinę większą, no ale podczas pierwszego skoku wiatr pod narty 0,3 metra na sekundę, podczas tego finałowego 0,7 z tyłu skoczni. I to chyba podstawowa przyczyna, że ta odległość w drugiej serii była dużo gorsza. Na szóstym miejscu Kenneth Gagnes. A za moment chyba objawienie pierwszej serii konkursowej tak naprawdę. Słoweniec Andrzej Semenić, 21-letni skoczek, który jest w stanie, dla niego te zawody to naprawdę pasmo sukcesów. Przede wszystkim ustanowiony rekord życiowy 229,5 metra w pierwszej serii. A po drugie, on przecież w zawodach Pucharu Świata, no jego starty można policzyć na palcach jednej ręki, a najlepsze miejsce jakie osiągnął to 26 Vikersund. Tutaj po pierwszej części rywalizacji jest na 9 miejscu i teraz to pieczętuje bardzo ładnym, dalekim lotem swój najlepszy start w karierze w zawodach Pucharu Świata. 212 metrów Andrze Semenicia. 19,9 punktu dodane za znowu te niekorzystne, bardzo niekorzystne warunki, z jakimi muszą zmagać się na lotnicy. Noty od 16,5 do 18 punktów dla Andrze Semenicia. Forfanga pewnie nie wyprzedzi. Ale chyba wyprzedzi, bo ma więcej dodanych punktów za wiatr, a miał 3 punkty przewagi po pierwszej serii. 216, tutaj 4 metry dalej skoczył. No zobaczymy za Forfang. No za moment tak. Podobne noty będą mieli w każdym razie. Pierwsza dalej dwójka to będzie Forfang Semenic albo Semenic Forfang. No Forfang Semenic, tak. Tak, 2,7 punktu za Forfangiem, co oznacza, że w najgorszym wypadku Andrzej Semenic zakończy rywalizację na 10 miejscu, a więc pierwszy w jego karierze konkurs, w którym zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce. A za chwilę, proszę Państwa, Michael Hajbek. Do dziś jego rekord życiowy wynosił 226,5 metra, ustanowiony wczoraj. Dziś w serii próbnej 241,5, a w pierwszej 242, ale skok był podparty. Michael Hajbek. Oczy, mimo tych trudnych, niekorzystnych warunków, wiatru z tyłu znowu będzie bardzo daleki. O, jest bardzo daleki skok Hajbeka, tym razem pięknie wylądowany, bez żadnych problemów, z zaznaczonym telemarkiem. Będą bardzo wysokie noty. Przeskoczona skocznia, rozmiar skoczni 225 metrów, a więc najdłuższy skok w rundzie finałowej Austriaka, który gdyby nie ta podpórka, być może dziś walczyłby o miejsce na podium. 225 metrów, teraz bardzo wysokie noty, 3,19,5, 2,19, 18,8 punktu dodane za wiatr ponad metr na sekundę z tyłu skoczni. Oczywiście Hajbek będzie na pierwszym miejscu. O, pięknie skakał tutaj Michael Hajbek, trzeba to powiedzieć. 429,1, 18,6 punktu przewagi nad Forfangiem, to jest bardzo duża różnica. Bardzo duża. Rzeczywiście z 37 numerem schodzi Juri Tepesz, wicelider po pierwszej serii, a Kamil Stoch na belce startowej. Siódme miejsce po pierwszej części skoku na odległość 228,5 metra. 4,19, 1,18,5, teraz 227, 228. Musiałby powtórzyć swój wyczyn z pierwszej serii Kamil Stoch, by walczyć z Michaelem Hajbekiem. Troszeczkę za krótko, ładnie stylowo, no ładnie technicznie, ale troszeczkę za krótko. Będzie miał dodanych 19,2 punktu. Także pojawiają się wysokie noty, także są dziewiętnastki, są noty 18,5 punktowe, ale 212,5 metra to jednak zdecydowanie zbyt krótko, by odgrywać pierwszoplanową rolę podczas tej serii finałowej. 18,8 miał dodany Hajbek i skoczył 225 metrów. Kamil ma dodanych 19,2 punktu, 212,5, pół metra dalej niż Andrzej Semenic. Semenic miał dodanych 19,9, no więc myślę, że może w tej pierwszej trójce Kamil powinien się znaleźć. Za moment zobaczymy, które miejsce dla reprezentanta drugi. Tak, za Michaelem Hajbekiem przegrał z Austriakiem Kamil różnicą 14,2 punktu, ale jest drugi, co oznacza, że w najgorszym wypadku będzie na miejscu ósmym. Noriaki Kasai już szykuje się do finałowego skoku. Reprezentant Japonii w pierwszej serii 217 metrów. Klasyfikowany na szóstym miejscu.
Nowy lider, tak mi się wydaje. Prawie 230 metrów skacze Noriaki Kasai. Niesamowita dyspozycja Japończyka. 229,5 metra. Najdłuższy skok w rundzie finałowej. Metr na sekundę wiatr z tyłu skoczni. Bardzo wysokie noty za styl. 3,19,5, 2,19, 17,4 punktu dodane za wiatr. No więc oczywiście w tym momencie Noriaki Kasai będzie na pierwszym miejscu. Powiedz mi, jak on to robi? Z taką łatwością, z taką lekkością, opuszczając serię próbne, opuszczając serie treningowe, nie skacze w kwalifikacjach, pojawia się na rozbiegu po dłuższej przerwie i pięknie leci, pięknie skacze, wspaniale ląduje i cały czas w czołówce. Brawo, brawo. Noriaki Kasai w tym momencie oczywiście na pierwszym miejscu. Jaką będzie miał przewagę nad Heibeckiem? Za chwilę zobaczymy. 440,7, 11,6, no prawie 10 metrów przenikając punkty na odległość. No to jest duża przewaga Japończyka. No oczywiście wieku mu nie będziemy wypominać, ale 43 lata skończy w tym roku Noriaki Kasai. Rune Welta. Popatrzmy na skok czwartego zawodnika po pierwszej serii. 220 metrów. Teraz 230 potrzebuje, by walczyć z Kasaim. Pięknie wychylony, mocno i walczy odległość. Przed 225 wylądował Rune Welta. 220 w pierwszej odsłonie, teraz 222, a więc dwa znakomite skoki, piękne oceny. Pojawiła się 20 w ocenie skoku Rune Welty. Do tego 3 noty 19-punktowe, 1,19,5. Dodatkowo jeszcze 17,1 punktu za wiatr. Prawie metr na sekundę z tyłu skoczni. Kasai. Heibeck, Stoch, pierwsza trójka. W tym momencie to się wszystko delikatnie zmieni. Wydaje mi się, że Noriaki Kasai pozostanie liderem. Natomiast na drugie miejsce wskoczy Rune Welta. Ładnie wylądowany rzeczywiście. Niemal perfekcyjny skok Rune Welty, który w tym momencie jest na drugim miejscu o 4,4 punktu za Noriaki Kasai. Czterech zawodników pozostaje nam do zakończenia przedostatniego konkursu w sezonie. Severin Freund, po nim Stefan Kraft, Juri Tepes, Peter Prewc, Niemiec, Austriak i dwóch Słoweńców. No i teraz lider, podwójny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, klasyfikacji lotów. W pierwszej serii 223 metry, na czwartym miejscu reprezentant Niemiec. Piękny 230-metrowy lot Niemca, który wydaje mi się za chwilę będzie liderem. 223 w pierwszej serii, teraz 230,5 metra. Znowu bardzo dobre oceny od sędziów. 3,19,5, 2,19, 17,8 punktu dodany za wiatr. Można powiedzieć, że ta seria finałowa jest bardzo sprawiedliwa. No ci najlepsi zawodnicy wszyscy mają mniej więcej 17, 18, 19 punktów dodawanych za wiatr, wiejących mniej więcej z prędkością metra na sekundę z tyłu skoczni. Te wszystkie informacje, które Państwu przekazałem, oznaczają, że Severin Freund będzie na pierwszym miejscu. W najgorszym razie zakończy ten konkurs na czwartym miejscu. Jeśli wygra Peter Prewc, straci do niego 50 punktów. No i ostatni w sezonie niedzielny konkurs będzie zapowiadał się niezwykle pasjonująco. Na razie Severin Freund zrobił to, co mógł zrobić, czyli objął prowadzenie. Jest liderem. 447,7, 7 punktów przewagi nad Noriaki Kasai. No ale przed nim Stefan Kraft, potem znakomicie skaczący na letalnicy Juri Tepes. No i Peter Prewc, który także tutaj w każdym skoku pokazuje swoją mistrzowską klasę. Gregor Schlierenzauer, który przypatruje się temu delikatnie z boku. On w tym momencie zajmuje odległe 9 miejsce. A to Stefan Kraft, 240 metrów w pierwszej serii. Miał odjętych 9,1 punktu. Pięknie wylądowane. Ocena 20-punktowa się pojawiła. 3 razy 19,5. Teraz 233 metry. Stefan Kraft! Pięknie! Znowu, jak w pierwszej serii. Nie osiągnął może odległości 240 metrów, ale jest 238,5. Niewiarygodnie. No i te noty. Znowu 20, znowu 19,5. Dodatkowo jeszcze 19,2 punktu za wiatr. No skacze tutaj wyśmienicie. Ręce same składają się do oklasków. Brawo!
No tak, trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, nieco dalej, na 10. miejscu klasyfikacji lotów. Dziś ustanowiony rekord życiowy w tej pierwszej serii 240, teraz 238,5. 20 od dwóch sędziów, za pierwszy skok była 1,20. No wspaniale, rzeczywiście wspaniale. Odchodzą 1,20 i 19, więc pod uwagę będą brane 20 i 2 razy 19,5. Popatrzył Severin Freund, pokiwał z uznaniem głową, bowiem oto nowy lider Stefan Kraft. O ile? O 14,1 punktu wyprzedził Severina Freunda. Piękne, wspaniałe zawody w wykonaniu Austriaka. No tak, trzeba pamiętać, że Severin Freund po pierwszej serii tracił ponad 26 punktów do Prewca, ponad 7 punktów do będącego na drugim miejscu Jurija Tepesza. Właśnie teraz Słoweniec, który wygrywał tutaj w Planicy konkurs w 2013 roku na rozbiegu. W pierwszej serii 223 metry, drugie miejsce Jurij Tepesz. Też będzie daleko, też bardzo daleko, ponad 230 metrów skacze Jurij Tepesz. Też świetne noty za styl, no pięknie rzeczywiście dzisiaj tutaj nam się prezentują ci najlepsi zawodnicy. 233 metry, a więc wygra z Severinem Freundem, czy wygra ze Stefanem Kraftem? No za chwilę zobaczymy. Jeśli chodzi o punkty dodane za wiatr, podobne, jeden więcej ma Jurij Tepesz. Ma trzy noty 20-punktowe, 2,19,5, 233 metry, no ale to jest 5,5 metra bliżej od Stefana Krafta, miał nad nim 5 punktów przewagi. No, nie mam komputera w głowie, nie jestem w stanie tego tak szybko policzyć, ale bardzo niewielka będzie różnica punktowa między Stefanem Kraftem a Jurijem Tepeszem. Tepesz na pierwszym czy na drugim miejscu? Na pierwszym 461,9, o 0,1 punktu wyprzedził Stefana Krafta po dwóch skokach na mamucie w letalnicy. No niebywałe, niesamowite. Niewiarygodne, biorąc pod uwagę te noty, 3,20, ponadto 20 punktów dodane. A więc Jurij Tepesz na pierwszym miejscu. No i teraz wszyscy kibice składają ręce jak do Boga, bo to Peter Prewc, ten, który był najlepszy w pierwszej serii, 248,5 metra, ustanowił nowy rekord letalnicy. Teraz w pogoni za Severinem Freundem, w pogoni za trzecim zwycięstwem w tym sezonie, po to, by odrabiać, by walczyć do końca o wielką kryształową kulę. Jak daleko poleci Peter Prewc? Poleciał po zwycięstwo, poleciał po punkty, jakże ważne punkty przed tym finałowym konkursem w niedzielę. No i oceny od wszystkich sędziów po 20 punktów. Oceny marzeń i dostaje je Peter Prewc. 233 metry, 17,1 punktu, dodatkowo za niekorzystne warunki, co oznacza wspaniałe, cudowne, znakomite zwycięstwo Petera Prewca. Knockout nad rywalami. Severin Freund kończy dzisiaj rywalizację na czwartym miejscu, a więc tych 94 punktów Peter Prewc odrobił w jednym konkursie 50, a więc 44 punkty przewagi zachowuje, 44 punkty przewagi Severin Freund zachowuje przed ostatnim niedzielnym konkursem, co zapowiada się niezwykle emocjonująco. No rzeczywiście, genialnie skakał dzisiaj Peter Prewc. Wspominaliśmy, on tutaj w trzech ostatnich konkursach rozgrywanych na letalnicy, na jeszcze tutaj Planicy, przepraszam, w 2013 i 2014 roku był raz drugi, dwa razy trzeci, po raz pierwszy tutaj przed własną publicznością wygrywa Peter Prewc, odrabia 50 punktów do Severina Freunda, jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, no i przed ostatnim konkursem rzeczywiście zapowiadają się nieprawdopodobne emocje. No, żeby Peter Prewc wygrał kryształową kulę, musiałby być identyczny układ jak dzisiaj, a więc Peter Prewc musiałby wygrać, to jest formalność. To jest formalność tylko. Peter Prewc o 16,6 punktu przed Jurijem Tepeszem, o 16,7 punktu przed Stefanem Kraftem. Cieszy się, świętuje, szaleje z radości Słowenia i słoweńscy kibice, bowiem dwa pierwsze miejsca w przedostatnim konkursie indywidualnym dla Petera Prewca i Jurija Tepesza. O wielkie słowa uznania, gratulacje dla
Słoweńców. Peter właściwie wygrał te zawody już w pierwszej serii, bo przecież miał 19,2 punktu przewagi nad Tepeszem, a o drugą rundę wygrał Tepesz właśnie, no bo odrobił nieco. Ostatecznie skończyło się różnicą 16,6, czyli 2,6 punktu Tepesz do Prepca odrobił, ale to nie ma większego znaczenia. Peter Prepc dzisiaj skakał genialnie, no a noty od 5 sędziów 20 za finałowy skok na odległość 233 metry. To jest naprawdę wydarzenie, które nieczęsto zdarza się w skokach narciarskich. Bardzo, bardzo rzadko, biorąc do tego jeszcze trudne warunki, a więc niemal metr na sekundę z tyłu skoczni, lecąc 233 metry w pięknym, perfekcyjnym stylu, jaki zaprezentował nam dzisiaj Peter Prepc. Oto klasyfikacja dzisiejszego konkursu, za moment Państwo ją zobaczą. W pierwszej dziesiątce Kamil Stoch na 8 miejscu. Jeżeli chodzi o Klemensa Murańkę, tak jak mówiliśmy, kończy na 17 miejscu dzisiejszą rywalizację. Proszę Państwa, jutro konkurs drużynowy, a w niedzielę ostatni indywidualny. Na oba serdecznie zapraszamy. Dziś dziękujemy za uwagę. Sebastian Szczęsny i Marek Rudziński. Do usłyszenia. Do zobaczenia.